się Alicja Kubecka, jestem z Warszawy i urodzona jestem w Warszawie, także cały okres wojny przeżyłam w tym mieście. Moje dzieciństwo było tak jak wiele innych przed wojną, bardzo szczęśliwe. Tato pracował, miał dobrą posadę, mama nie zawsze pracowała, czasami miała jakieś zajęcie, ale przeważnie zajmowała się domem. Szybko upływają szczęśliwe lata. Na pewno były one bardzo urozmaicone. Wyjeżdżaliśmy na wakacje. Było bardzo wiele ciekawych przygód. Tak jak w normalnym życiu rodziny. I niestety runęło wszystko. Zaczęła się wojna. Wojna w 1939 roku, która od razu zmieniła życie każdej prawie rodziny, na pewno każdej. Słuchajcie, wszyscy mieli dość już tej niewoli. Ta niewola była straszna. Ludzie mieli wielką biedę. Nie wszyscy pracowali, bo pracy nie było. Więc był i głód był w niektórych domach bardzo duży. A młodzież miała dość tej okupacji i pragnęła wolności. Pragnęła wolności, pragnęła się uczyć i normalnie żyć. I wtedy po tych prawie 6 latach wojny wybuchło powstanie 1 sierpnia 1944 roku. Jak pani pamięta ten dzień? Ja pamiętam tak, że ja wyszłam z domu, ale nic rodzicom nie powiedziałam, gdzie ja idę, bo nie chciałam płaczu i pożegnań, więc zwyczajnie wyszłam z domu. Wyszłam trochę za późno i nie dotarłam już do tego miejsca, gdzie powinnam. Powstanie zastało mnie na Placu Teatralnym. To był tak ratusz jak tu, tylko inny, bo to jest nowy zbudowany ratusz. I był, od razu były strzały takie, że trzeba się było kryć. No więc trafiłem do obozu w takich okolicznościach, że nie było już czym walczyć. Nie było co jeść. Nie było wody nawet. I w takim przypadku walka była już absolutnie niemożliwa. I Stare Miasto 2 września po prostu się poddało. I wtedy wyszli wszyscy i powstańcy, którzy byli ranni i nie mogli przejść kanałami do Śródmieścia, bo inni przechodzili kanałami, ale ten, który był ranny, miał otwarte rany, to on nie mógł wejść do kanału, także on musiał wejść z ludnością cywilną. I wtedy się przebierali, jeśli mieli takie mundurki wojskowe, takie panterki, to przebierali się, ale Niemcy, którzy nas potem prowadzili przez Warszawę, ustawieni, myśmy byli w szeregu, popiątkami i różni ludzie byli. To Niemcy się tak dobrze orientowali, który młody człowiek był powstańcem, że wyciągali ich z szeregu i wielu zostało rozstrzelonych przy kościele świętego Wojciecha na Woli. Tam było wielu powstańców też rozstrzelonych. I prowadzono nas ulicami Warszawy aż do dworca zachodniego. Tak, do zachodniego. I stamtąd przewieziono elektrycznym pociągiem do Pruszkowa, gdzie był punkt, tak zwany punkt rozdzielczy tych wszystkich ludzi, którzy wychodzili z Warszawy. No tak, najpierw była ta droga pociągiem takim dla zwierząt, gdzie nie było ani toalety, ani ławki, ani okna nawet jakiegoś, tylko tam gdzie w górze takie maleńkie okienka. Więc podróż była ciężka, bez jedzenia. W ogóle nie jak dla ludzi, to na pewno. I droga była bardzo długa, bo to jednak jechało się chyba i noc, i dzień. I to gdzieś tam się zatrzymywali na jakichś bocznicach i dalej jechali, cofali się. I długo to trwało. I jak się znalazłam w obozie, wyrzucono nas z tego pociągu na rampie i poprowadzono już w stronę bramy obozowej. Tam zobaczyłam już stojących SS-manów z psami, z pejczami i za tymi SS-manami skradały się więźniarki, które tam już były w tym obozie przez jakiś czas. I one wiedziały, że jeżeli idzie nowy transport, to zawsze można coś tam dostać. I wtedy biegły tak z dala za tymi SS-manami i prosiły, dajcie co macie, wszystko dajcie do jedzenia i w ogóle wszystko, bo wam absolutnie wszystko zabiorą.
Jedna z nich podbiegła za bliżej, za blisko i wtedy ten SS-man uderzył ją pejczem przez głowę i ona aż się skaleczył tu gdzieś, jak twarz jej zalała się krwią. No a ja wtedy zrozumiałam, gdzie jestem. To było dziwne uczucie, no nie rozpaczy, ale jakiejś niepewności, jakiegoś dramatu. Widziałam, że ja tu już stąd nie wyjdę, że to jest coś, co skąd mnie już nie wypuszczą. To były naprawdę chwile, bo człowiek wtedy nie myśli logicznie. Myśli bardzo szybko i właściwie no nie wie, co dalej. I poprowadzono nas do baraku, takiego wielkiego, gdzie była tu myjnia. Kazał nam się rozebrać do naga, wszystko oddać, absolutnie każdą najdrobniejszą rzecz. Ja nie, co prawda nie miałam przy sobie rzeczy wartościowych, bo ja nie szłam z domu, tylko byłam, także nie miałam nic wartościowego do oddania, ale i tak to, co miałam, musiałam oddać i wtedy wykąpano nas. Prawie wszystkim ogolono włosy do gołej skóry i dano nam ubranie. Ja dostałam czarną sukienkę, taką krótką nawet i na tej sukience czarnej były naszyte krzyże, z kolorowego materiału. I na przodzie i na tyle takie krzyże, bez żadnej osobistej bielizny i na nogę drewniane buty. I dostałam numer. Numer 66208 i od tego momentu już nikt nie używał mojego imienia ani nazwiska, tylko ja byłam numerem. I musiałam bardzo uważnie słuchać, jak po niemiecku wyczytują numer, bo jeśli nie zrozumiałam, to było niedobrze. Mogłam dostać kopniaka za to. Dzień obozowy zaczynał się od apelu. Z krzykiem okropnym wybiegały te sztubowe, tak zwane sztubowe albo blokowe i krzyczały w niebo głosy cum apel. Mimo tego, że więźniarki się zrywały natychmiast, to i tak ten krzyk był tak ogromny, że myśmy po prostu nie mogli zebrać myśli. A jak któraś, nie daj Boże, tam się trochę ociągała, no to dostała garnek wody na głowę. I dzięki trwał długo apel, bo to po to było, żeby jak najdłużej trwały apele, żeby ludzie nie wytrzymywali takiego apelu. Trwały 4 godziny, 5 godzin. Ustawione przed barakami. Czekałyśmy, już przechodził komendant, przechodziły auzjerki, to były też SS-manki. One nosiły takie czarne peleryny i takie pierożki też czarne, a tu miały drugą główkę. I oni nas obserwowali, liczyli, że czy ktoś tam, no, była słaba nadzieja na to, że w ogóle ktoś ucieknie. Prawie ucieczek nie było. I wyglądał tak dzień, że po takim apelu pędzono nas do różnych prac. Na razie w obozie to pracowałam tak. I w ogrodzie, przy wyrywaniu cebuli na przykład, bo to była jesień i ogrody były pełne warzyw, więc zatrudniali nas w takich ogrodach. Ale to było bardzo niedługo, bo dla nas była przeznaczona inna praca. I po jakimś dwóch, trzech miesiącach zrobiono apel na placu apelowym, duża grupa kobiet, wszystkie rozebrane całkowicie do naga, ustawione w piątki, w rogu siedział komendant obozu SS-mani z pejczami, a nam kazano dookoła tego placu apelowego wędrować i nas obserwowało. I wtedy pokazywał na jedną czy na drugą koleżankę i odstawiali ją na bok, albo na jeden. I wtedy były moje myśli dziwne, czy to teraz będzie już jakieś rozstrzelanie, co to w ogóle ze mną będzie dalej. No tutaj to miałam już te myśli zupełnie nieuporządkowane i okazało się, że jestem w grupie innych wielu kobiet młodych, wyznaczona do komanda Genshagen, to jest miejsce, tak się nazywało komando, a było w pobliżu miejscowości Ludwigsfelde. I tam były ogromne zakłady Daimlera-Benz. I to było komando, karne komando, tak zwane Strafkommando. Czyli tam była jeszcze większa dyscyplina niż w samym obozie
I tam były na przykład więźnianki niemieckie, były Niemki, one były skazywane za najcięższe przewinienia, to już były zbrodniarki i to były takie, które tam już siedziały w więzieniach normalnych, ale to już nie było dla nich karą i wtedy były skazywane do obozu, do takiego komanda, straf, komanda karnego, komanda. Ale one mogły tam z nami wszystko zrobić, co im się podoba, bo one miały nad nami władzę. Właśnie się chciałam to zapytać, jak zachowywali się. To było największe nieszczęście. To był strach każdego dnia. Albo zabiją, albo połamią ręce za jakiekolwiek przewinienie. Nawet nie za przewinienie, po prostu nie spodobało mi się to wszystko. Więc dostawała pani. Jakie w ogóle racje żywnościowe były przydzielane? No racje żywnościowe to były głodowe i to proszę uwierzyć mi, że po paru miesiącach to kobiety nie były zdolne chodzić. One padały na tej fabryce, bo to było tak. Rano kawa zbożowa, tylko kawa, zaparzona taka kawa zbożowa, to było śniadanie. A na obiad było kawałek chleba, spory taki kawałek chleba, do którego raz na tydzień dawano łyżkę marmolady albo kawałek margaryny. A tak to był suchy chleb. Ale my z tego chleba jeszcze robiłyśmy sobie takie małe krzyżyki. Małe krzyżyki, bo one nam pomagały w tym, że miałyśmy jakąś nadzieję obok siebie, że po tym dostałam ubranie pasiaste, dostałam pasy, tak jak noszą więźniowie, sukienkę i taki żakiet. I tu miałam kieszonkę i ja sobie właśnie taki krzyżyk ulepiłam z chleba, włożyłam go do kieszeni. I wtedy, kiedy wątpiłam, kiedy już były takie momenty, że nie wiedziałam, czy ja przeżyję, to wtedy wkładałam tą rękę do kieszeni. I to mi pozwoliło jeszcze mieć jakąś nadzieję, że może przeżyję, bo każdego dnia, gdzie nie obejrzałam się, tam była śmierć. Proszę nam powiedzieć, czy znajdowały się w osoby, czy znajdowały się w obozie takie osoby. Proszę troszkę głośniej. Czy znajdowały się w obozie takie osoby, które pomogły pani przetrwać ten pierwszy, taki najgorszy okres? Ja miałam przyjaciółkę, z którą wyszłam z Warszawy. Byłyśmy razem z powstaniem i byłyśmy dla siebie ogromną podporą, jedna dla drugiej. Mieć przyjaciela w takiej sytuacji to jest wielka sprawa. To się nie równa niczemu więcej. Zawsze się pocieszałyśmy, zawsze dodawałyśmy sobie otuchy, siły, że musimy to zwyciężyć, że niemożliwe, żeby. No, w każdym razie starałyśmy się. I niestety moja Stefa się załamała psychicznie. A w obozie załamać się psychicznie to równało się śmierci. To już prawie nikt nie zdołał przetrwać tego, jeżeli się załamał psychicznie. Bo ona już nie jadła. Ona tylko płakała i patrzyła tylko w ziemię, jak szła. Już nic nie widziała koło siebie. Mimo tego, że jej mówiłam, Stefa, weź tą głowę do góry, podnieś ją jeszcze do góry, no spojrzyj przed siebie. No nie możesz tak. No, starałam się ją jak najbardziej podtrzymywać na duchu i dodawać jej sił, ale nic nie pomogło. Przy takim obozie, przy komandzie każdym był tak zwany rewir. To był taki mały szpital, ale kto przychodził do tego szpitala, musiał tam pójść, ten już przeważnie z niego nie wyszedł. Ale ja mimo tego powiedziałam, Stefa, idź do tego szpitala, idź do tego rewiru, no może ci pomogą, no może bywają cuda na świecie i może tak będzie. I ona poszła do tego rewiru, ale już nigdy nie wróciła. Bo tam wszystko było straszne, straszne. To wszystko było straszne. Stosunek auzjerek do nas. One nas wszędzie, na każdym kroku pilnowały. Nawet jak toalety, do toalety się szło, to toalety były otwarte, tam nie było drzwi. One na każdym kroku nas obserwowały i na tych halach, gdzie my pracowałyśmy przy silnikach samolotowych, nie były one ogrzewane, tylko gdzieniegdzie stał taka beczka, ja już muszę powiedzieć, metalowa, w której jeszcze palił się koks.
i bardzo często w to wkładały takie wielkie kawały drzewa, takie głownie. I one potrafiły tak zrobić, że jeżeli więźniarka gdzieś przechodziła, a nie podobało jej się, bo idzie za wolno czy za szybko, to ona zabierała tak z tym ogniem tą głownię drewnianą i uderzała ją po prostu. Uderzała ją wtedy, bo jej się coś nie spodobało. To były takie momenty najbardziej dla nas już tak upokarzające nas, bo po prostu każda z nas nie była człowiekiem. Naturalnie nie traktowano nas jak ludzi. Na przykład były też naloty, bo fabryka była częściowo zagłębiona i na wierzchu była zamaskowana siatką. Na tym były sztuczne te trawy, jakieś krzewy czy coś, bo były tam też ataki lotnicze. I wtedy oni nam nie pozwolili zostać nigdzie tam na fabryce, tylko wszyscy musieli wejść do schronu, do piwnicy. Ja mam wrażenie, że się to nie chodziło o nasze życie i o nasze zdrowie, ja podejrzewam, tak, tylko chodziło, żeby nie stać i nie dać jakichś znaków, czy ogień, czy jakiś cyzm, że to jest ta fabryka. I oni się dlatego bali. I ja wtedy pamiętam, nie zeszłam do tego schronu. Ukryłam się w jakimś kącie i chciałam zostać, zobaczyć, jak wygląda to bombardowanie, bo przecież to bombardowanie to była nasza wolność. Widzieliśmy, że to jeżeli jest, im więcej bombardują, tym prędzej będzie wolność. I wtedy mnie złapała taka Niemka właśnie, ta więźniarka niemiecka, ona znalazła mnie w tym kącie i wtedy to ja miałam okropność, bo ona mnie bardzo zbiła. Wymyślali nam w jakiś sposób, odwracali się od nas, jak gdybyśmy byli jakąś zarazą. Nigdy SS-man właściwie nie rozmawiał wprost ze mną, bo on był panem, a ja byłam śmieciem w tym obozie. Więc z SS-manami to raczej nie. Raczej auzjerki to były kobiety, też SS-manki, ale one już były jakieś bardziej takie dostępne. One były na apelach, one były na apelu, przychodziła zawsze tutaj w tym komando to auzjerka, ale z tą auzjerką przechodziły te niemieckie więźniarki. To było dno społeczne. I zawsze z więźniarką. Kiedyś na apelu ta więźniarka niemiecka zaczęła do tej auzjerki nam bardzo skarżyć. Stanęły tak niedaleko, ja stałam w pierwszym rzędzie i ona zaczęła do niej skarżyć. Ale to tak okropnie, że auzjerka kazała mi wyjść z szeregu, to ja wyszłam i ona jeszcze gorzej na mnie skarżyła, aż jej się ta głowa trzęsła, a że im włosy nie ogolono, to miała wielkie czarne włosy i takie te oczy i takie się trzęsły, te oczy i te włosy i tak na mnie skarżyła, że ja jej coś ukradłam. I na ogół wtedy auzjerka mówiła, to ją zbij, jak ci ukradła. Wydawała na mnie wyrok, a ja wtedy stałam bardzo spokojnie, opuściłam oczy, byłam blisko auzjerki i nic, słuchałam dalej i pomyślałam sobie, teraz już mój koniec. I okazało się, że stał się cud, bo auzjerka nie wydała na mnie żadnego rozkazu, żeby ona co chcesz, to ze mną zrób, nie powiedziała jej tego, kazała mi wrócić do szeregu. Nikt już nic nie mówił, bo nie miał nic do powiedzenia. Wszystko jedno, co będzie. Okazało się, że tak nie było. Został rano zwołany apel bardzo wcześnie, to było jeszcze ciemno, kiedy nas ustawiono w piątki, dano nam po kawałku chleba i ewakuowano nas na tak zwany Marsz Śmierci pod eskortą. I wtedy prowadzono nas przez 2 tygodnie po lasach, po polach, po różnych wertepach. Nie wiadomo dokąd i nie wiadomo dlaczego. Nie było co już jeść. Bardzo wiele piliśmy tylko wodę ze strumyków. Już ta, która upadła, bo już nie mogła iść, a wielu takich było, została na miejscu zastrzelona, już dalej nie poszła. Zostały, przerzedziły się już nasze szeregi. Nie mogłyśmy już nawet myśleć o tym, że my przetrwamy. Byłyśmy właściwie już skazane na to, że będziemy,
że wszystkie nas wystrzelą. Ale okazało się, że jeździły już po szosach niemieckich szwedzkie karetki Czerwonego Krzyża. Białe autobusy z Czerwonym Krzyżem to były szwedzkie karetki. I wtedy, kiedy one nadjechały i zobaczyły te kobiety padające, to wszystkie zabierały do takiej karetki i one wtedy były uratowane, a reszta szła. Szła, dopóki mogła, a jak już nie mogła, to padała. W każdym razie niewiele spośród tych, które wyszły z obozu, dotarły do miejsca tego, gdzie została wolna. A jak zachowywały się więźniarki? Słucham? Jak zachowywały się więźniarki, wiedząc o... Coś stukają. Jak zachowywały się więźniarki, wiedząc o zbliżającym się końcu wojny? W lesie? Znaczy w ogóle. Nie, no więc w lesie spałyśmy pod drzewami, bo to już był koniec kwietnia i tam było dużo cieplej. Tam były już piękne dni, takie jak dzisiaj u nas tu w Polsce. Tam potrafiły być ciepłe, słoneczne dni. To był już koniec kwietnia. I doszliśmy do takiej miejscowości, która się nazywa Parchim. Na obrzeżach widocznie tego miasteczka były tylko małe domy jednorodzinne i była sadzawka, była trawa, potem za nami taka duża sadzawka i pozwolono nam tam usiąść na tej trawie, usiądźcie i odpoczywajcie. No powiem szczerze, że już wszystkie jak usiadły, tak tam wstać by nie mogły. I siedziałam na tej trawie tak bezmyślnie już. Nie wiadomo już o czym myślałam, bo to było chyba ze 2 tygodnie tego marszu śmierci. I wtedy posłyszałam warkot motorów, które były inne, aniżeli do tej pory te, które słyszałam. Szosa była niedaleko i była trochę podwyższona na takim wale. I gdy usłyszałam warkot tych motorów, po prostu zatrwożyłam się. Co to może być? Popatrzyłam w tamtą stronę. Okazało się, że na szosie były już alianckie czołgi. Była nasza wolność. Przejechała cały sznur czołgów, gdzie wszyscy, mimo już braku siły, pędzili w stronę tej szosy. Chciały tam po prostu tych ludzi bliżej zobaczyć. Chciały zobaczyć tą wielką radość, że są wolni. Są wolni, ale chodzić nie mogą, już nie mają siły.